Otwieram 29. sesję Rady Gminy Brzeziny. Witam Państwa radnych, witam Pana Wójta, Panią Skarbnik, Pana Radcę. I pozwólcie, Szanowni Państwo, że przeczytam porządek dzisiejszych obrad. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, wybór sekretarza sesji, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, sprawozdania komisji działającej przy Radzie Gminy Brzezin za okres międzysesyjny, sprawozdanie działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy Brzezin na 2021 rok i zmiany wieloletnich planów finansowych Gminy Brzezin na 2021-2034. Punkt 7. Interpelacje, zapytania radnych do wójta gminy. 8. Odpowiedź na interpelacje. 9. Wolne wnioski, informacje. Punkt 10. Zakończenie obrad. Czy są jakieś inne propozycje ewentualnie do porządku obrad? Nie widzę, więc przegłosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Na 15 radnych, obecnych jest 12, także wszystkie podejmowane uchwały będą prawomocne. Przystępujemy do punktu drugiego. Wybór sekretarza sesji. Kto to był ostatni sekretarz? Maciej był. To kto to będzie teraz? To Krzysiu, ty będziesz. Dobra. Proponuję na sekretarza radnego Krawczyka. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Tradycyjna formułka. Protokół znajduje się u Pani Asi w gminie. Każdy ma prawo obowiązek zapoznać się. Czy są jakieś uwagi do protokołu z obrad poprzedniej sesji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję bardzo. I teraz proszę, Szanowni Państwo, sprawozdania komisji działającej przy Radzie Gminy Brzeziń za okres międzysesyjny. No chyba tylko jedna, a proszę radna Mituła, proszę o odczytanie. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej z działalności międzysesyjnej, to jest od 29 czerwca do 16 lipca tegoż roku. W wyżej wymienionym okresie komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 1 lipca 2021 roku. Komisja dokonała oceny przygotowania ośrodka wypoczynkowego do sezonu letniego. W posiedzeniu uczestniczył kierownik dosier Przemysław Sułek. Komisja stwierdziła, że ośrodek wypoczynkowy jest przygotowany do sezonu letniego. Teren wokół ośrodka jest wykoszony, utrzymany w czystości i porządku. W wolnych wnioskach komisja wnioskuje o zainstalowanie monitoringu na terenie ośrodka oraz o uregulowanie kwestii własności gruntu, na którym znajduje się scena. Szczegóły przebieg posiedzenia zawarte jest w protokole z posiedzenia komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozwólcie, że przeczytam sprawozdanie z dzisiejszej wspólnej komisji. Sprawozdanie Komisji Działającej przy Radzie Gminy Brzeziny działalności międzysesyjnej, to jest od 29 do czerwca do 16 lipca 2021 roku. W wyżej wymienionym okresie komisje działające w Radzie Gminy Brzeziny obradowały na jednym wspólnym posiedzeniu w dniu 16 lipca 2021 roku. Komisje pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały materiały projekty uchwał przygotowane 29. sesję Rady Gminy Brzeziny w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzezina na 2021 rok i zmian w rządnej programie finansowej Gminy Brzezina na lata 2021-2034. Szczegółowy przebieg posiedzenia został zawarty w protokole z posiedzenia komisji i tutaj następują podpisy komisji, wspólnej komisji. Czy są jakieś uwagi, zapytania do sprawozdań z komisji? Nie widzę, więc przystępuję do głosowania. Kto jest Państwa za przyjęciem? Dziękuję bardzo. I punkt 5. Sprawozdanie działalności wójta w okresie sesyjnym. Proszę Panie, udzielę Panu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam sprawozdanie wójta za okres międzysesyjny. To jest od 29 czerwca do 16 lipca 2021 roku. 2 lipca odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W tej ceremonii uczestniczyli wójt gminy Brzeziny, przewodniczący Rady Gminy pan Karol Bakacz, zastępca wójta pani Bogna Stasiak-Gałka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pan Robert Marszałek, skarbnik gminy Brzeziny pani Ewa Wawnik. Uroczystość przygotowała i prowadziła pani Izabela Wiśniewska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. 5 lipca podpisałem umowę z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego panem Krzysztofem Grabowskim. Dwie umowy w ramach konkursu Pięknie Wielkopolska Wieś. Pierwsza z nich to dofinansowanie 50 tysięcy złotych dla sołectwa Moczalec na wniosek pod nazwą Pod Moczalską Chmurką, zagospodarowanie na cele rekreacyjne. Drugi wniosek na kwotę 31 600 zł dla sołectwa Przystajnia na wniosek pod nazwą Dziecięcy Zakątek, utworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw. Trzecie dofinansowanie, które było podpisane w tym dniu, dotyczyło dodatkowego naboru na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 113 500 zł na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Aleksandria. 14 lipca uczestniczyłem w spotkaniu samorządowców województwa wielkopolskiego z premierem Rzeczypospolitej Polskiej panem Mateuszem Morawieckim, które odbyło się w budynkach Akademii Kaliskiej. Pan premier przedstawił takie podstawowe założenia programu Polski Ład i zachęcał samorządy do składania wniosków. 15 lipca odbyło się spotkanie ze starostą kaliskim Krzysztofem Nosalem, burmistrzem Opatówka panem Sebastianem Wardyńskim oraz wójtem gminy Godziesze panem Józefem Podłużnym. Tematem naszego spotkania było utworzenie spółek wodnych na obszarze tych naszych trzech gmin. Jesteśmy zdeterminowani, będzie tutaj pomoc starosty, aby te spółki wreszcie powstały. W tym momencie skończy się temat kopania rogów, odnawiania rogów, zastawek. Rolnicy będą jak gdyby tutaj sami finansować prace, które będą się odbywały na urządzeniach wodnych. Druga kwestia, która była rozważana w tym samym dniu, w tym samym gronie była kwestia współpracy trzech gmin, Godziesze, Opatówek, Brzeziny z Wodami Polskimi. Jest taka możliwość, trzeba się zrzeszyć, jak gdyby wejść w takie partnerstwo, aby pozyskać środki finansowe na pracę związane ze zlewnią rzeki Pokrzywnicy. Następne sprawy, które nas tutaj dręczą, czyli kwestie na przykład bobrów, przepustów, jak gdyby no tutaj zarastania tych cieków, co bardzo, bardzo jest widoczne w sytuacjach powiedzmy zmożonych opadów, czy po zimie, po porostopach. I rzeczywiście te rolnicy nie mogą wjeżdżać na swoje pola, które przylegają do tych cieków. Po prostu rusza nowy program, można pozyskiwać środki finansowe. I tutaj też jest pełna zgoda tych trzech gmin, aby taką współpracę z Wodami Polskimi nawiązać. Takie szczegółowe spotkanie jeszcze z Wodami Polskimi nastąpi w późniejszym czasie. W tym samym dniu spotkałem się, czyli wczoraj, z nadleśniczym nadleśnictwa Kalisz, panem Szymonem Lisem. Tematyka dotyczyła zamiany gruntu pomiędzy Lasami Państwowymi a gminą Brzeziny. W spotkaniu uczestniczył pracownik nadleśnictwa, radny Rady Gminy Brzeziny, pan Jan Niedźwiedź, któremu też dziękuję za uczestnictwo i za merytoryczną pomoc w tych rozmowach. Szanowni Państwo, jeszcze tutaj przedstawię takie najważniejsze wydarzenia, które nastąpiły w tym czasie. 30 czerwca została podpisana umowa z przedsiębiorstwem usług komunalnych na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Brzeziny. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy na kwotę brutto 1 051 53,99 zł. Następnie 7 lipca została podpisana umowa z firmą Dromax usługi drogowo-budowlane Wojciech Kremarys na realizację zadania pod nazwą przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Kolonia. Przewidywany całkowity koszt inwestycji wyniesie 134 413 zł. Brutto w tym koszt projektu budowlanego w kwocie 7380 zł.
poniesiony w roku ubiegłym. Przypomnę, że ta droga także jest dofinansowana ze środków województwa wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Następna sprawa. W związku ze złożoną w dniu 8 lipca tego roku przez wykonawcę Ekobud Piotra Raszkiewicz rezygnacją z podpisania umowy na realizację zadania pod nazwą termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia Brzezina wraz z rozbudową istniejącego budynku o wejście z zadaszeniem oraz windą dla niepełnosprawnych dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. Drugim w kolejności wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, jest oferta złożona przez wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany Maxbud Wojciech Przepiórka Saczyn Godziesze Małe za cenę 947 100 zł brutto. W czwartek w przyszłym tygodniu nastąpi podpisanie umowy z tym wykonawcą, który jesteśmy po wstępnych rozmowach, który zadeklarował, że podejmie się wykonania tego zadania. 12 lipca 2021 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Sobiesenka. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Juszczak, Adam Juszczak, spółka cywilna z Kalisza za kwotę 62 946 zł brutto. Przewidywany całkowity koszt inwestycji wyniesie 63 807 zł brutto. W dniu 12 lipca zostało wysłane zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą Budowa Wodociągu w miejscowości Jagodzinic. Składanie ofert zaplanowano na dzień 20 lipca 2021 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś zapytania do pana wójta, uwagi? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki, kliknięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 6. Rozpatrzenie projektu. Dziękuję bardzo. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie zmian budżetu gminy Przecinie na 2021 rok. Proszę państwa, tylko same uzasadnienie. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 261 099 99,92 zł. Z tego dział 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 010,95 pozostała działalność o kwotę 50 000 zł. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy województwem wielkopolskim a gminą Brzeziny w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pod Moczarską Chmurką. Zwiększa się plan o kwotę 31 600 zł, również na podstawie umowy zawartej pomiędzy województwem wielkopolskim a gminą Brzeziny w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pod nazwą Dziecięcy Zakątek. Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Przystania. Dział 600 transport i łączność, zwiększenie o kwotę 113 500 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy województwem wielkopolskim a gminą Brzeziny w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 metry oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Aleksandria. Dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 801.03 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 083, zwiększa się plan o kwotę 19 051 złotych 10 groszy, plan z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Brzeziny, a zamieszkałych w innych gminach. Rozdział 801.04 przedszkola, zmniejsza się plan o 19 052 złote 10 groszy, plan z tytułu wpływów od rodziców na zakup posiłków dla dzieci przedszkolnych w ramach projektu pod nazwą Radosny Świat Przedszkolaka w gminie Brzeziny. Dział 852 Pomoc Społeczna, rozdział 852.30 Pomoc w zakresie dożywiania. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 36 000 zł na podstawie zawiadomienia wojewody wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu posiłek w szkole i w domu. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 905. Zwiększa się plan o 19 999,92 zł na podstawie porozumienia z dnia 29 grudnia 2021
zawartego pomiędzy Gminą Brzeziny a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji programu Czyste Powietrze. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 411 579,92 zł, z tego dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 010 Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, rozdział 010,95 pozostała działalność. Zwiększa się plan o kwotę 50 tysięcy zł na realizację projektu pod Moczarską Chmurką oraz plan o kwotę 37 tysięcy 600 zł na realizację projektu pod nazwą Dziecięcy Zakątek, utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Przystajne. Dział 600 Transport i Łączność, drogi publiczne gminne. Zwiększa się plan wydatków o 174 tysiące 100 zł i przeznaczam na realizację inwestycji pod nazwą przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Aleksandria. Zmniejsza się plan na zadanie pod nazwą modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czempisz, działka numer 198 o kwotę 24 tysiące zł. Zmniejsza się plan o 31 900 zł na zadania inwestycyjne pod nazwą przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Kolonia. Zwiększa się plan o 10 750 zł na zadanie przebudowa nawierzchni drogi gminy w miejscowości Różenno oraz plan o 24 tysiące zł na zadanie pod nazwą budowa drogi gminy z budową skrzyżowania z drogą powiatową wraz z zarolowaniem istniejącego rowu dla potrzeb funkcjonowania kanalizacji deszczowej wraz z jej włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 705 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększa się plan o 44 tysiące zł na zadanie pod nazwą modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Brzezinach wraz z rozbudową istniejącego budynku o wejście z zadaszeniem oraz z windą dla niepełnosprawnych. Dział 801 Oświata i Wychowanie, rozdział 804, paragraf 4309. Zwiększa się plan wydatków, zmniejsza się plan wydatków o 16 470 zł na realizację projektu pod nazwą Radosny Świat Przedszkolaka w gminie Brzeziny. Dział 852, zwiększenie o 36 tysięcy zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Dział 900 Gospodarka Komunalna, ochrona środowiska, rozdział 902 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, zwiększenie o 6 tysięcy zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Rozdział 905 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększenie o 19 992 92 grosze na realizację projektu pod nazwą Czyste Powietrze. Rozdział 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie o 6 tysięcy zł na zakup udziału w spółce oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 921-09 Domy i środki kultury, świetlice i kluby, zwiększenie o 5 tysięcy zł na zakup siatki w celu urodzenia działki nr 90/2 we wsi Wrząca, zwiększenie o 5 tysięcy zł na zadanie pod nazwą zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego w Piegońsko-Pustkowie na cele świetlicy wiejskiej. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 926-04. Zwiększenie planu o kwotę 9200 zł na wynagrodzenia i powodne od wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach. Zwiększenie 52200 zł na zakup gruntu dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach. Przychody budżetu. Zwiększa się plan przychodów budżetu o 150 480 zł z tytułu wolnych środków. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi, zapytania do zmian budżetu gminy? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały nr 29/285 przez 2021. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. I ostatni. Dziękuję bardzo. Jeden projekt uchwał. Projekt uchwały nr 29/286/2021 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzeziny na lata 2020-2034. Czy są jakieś uwagi do zmian? Nie widzę. Jest przystęp do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 7. Interpelacja pytania Rady do Wójta Gminy. 8. Odpowiedź na interpelację. 9. Wolne wnioski
bardzo. Wysoka Rado, Panie Wójcie, ja chciałem się odnieść do aktualnej budowy naszej drogi w miejscowości Pieczyska. Mam takie pytanie, czy nadzór techniczny na bieżąco kontroluje wykonanie tej drogi? Bo chciałem zauważyć, że aktualnie jest robiona druga na nalewkach, z której ma być wytyczony chodnik. Na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, można by jechać, zobaczyć po prostu praktycznie na jednej, drugiej długości tego chodnika przez, można powiedzieć, ulewne deszcze, co po prostu to jest obrywane, ziemia się obrywa, po prostu asfalt już się, po prostu, że tak powiem, usuwa do rowu. Czy wykonawca coś ma w tym zakresie wykonać? Jak tak dalej pójdzie, to będziemy chodzić nie po drodze, tylko będziemy po rowie chodzić. To wszystko po prostu usuwa się. Jeszcze ktoś? Proszę. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Panie Wójcie. Ja ponownie pytam o drogę w kierunku mojej wsi Dzięciowo, bo to już trochę trwa któryś miesiąc. Jest coraz gorzej. Cały czas są jakieś tam obiecywania, że już lada dzień wszystko będzie robione, a tu nic. Ja codziennie mam po kilka pytań od różnych osób, kiedy i no nie wiem co odpowiedzieć. A jest i niebezpiecznie. Teraz któryś dzień, chyba w poniedziałek, jadę cysterna z paliwem w drogę. No jeżeli by się wywróciła, no byłby wielki problem. No ktoś powie, że to jest wina kierowcy, że nie dostosował może prędkości, może coś, ale po części jest wina tych dziur. Dziękuję. Jeszcze ktoś? Pan tajemniczy. Szanowni Państwo, Panie Radny z Sołectwa Pieczyska, nadzór jest prowadzony cały czas przez inspektora nadzoru pana Rygasa. Oprócz tego ja jako włodarz gminy praktycznie jestem prawie codziennie na tej drodze i przejeżdżam po tej drodze. Można mnie tam łatwo zauważyć, jak jestem. Widziałem te pobocza. Te skarpy tego roku wczoraj akurat, w Pieczyska też byłem znowuż. Niestety powiem tak, że wczoraj właśnie obserwując te skarpy miałem na myśli, że będziemy musieli poszukać w budżecie gminy środków, aby zabezpieczyć się takimi płytami ażurowymi te skarpy, bo ta ścieżka nam się rozjedzie za chwilę. Natomiast na ten czas nie mogę nic zrobić, ponieważ projekt nie przewiduje tego rodzaju wzmocnienia skarpy rowu, ale problem widzę i będziemy musieli to po zakończeniu, po odbiorze technicznym tej drogi zadziałać, bo rzeczywiście, tak jak Pan Radny zauważył, może nam ta ścieżka powoli zacząć się zsuwać do rowu. Poza tym jest kwestia także zabezpieczenia tych przepustów, które są na tych mostkach do posesji, aby także tam ta ziemia się nie dostawała i aby została zachowana drożność. No niestety, proszę Państwa, taki projekt mieliśmy. Wykonawca nic dodatkowo nam nie zrobi poza projekt. W ramach tego kosztorysu, w którym on się obraca. No i tyle mogę na dzisiaj powiedzieć. Natomiast problem jest, zauważam ten problem. Także tutaj będziemy trzymać rękę na pulsie. No nie, po prostu nie przewidziano jak gdyby w tym projekcie takiej ważnej sprawy. Czy Pan na to satysfakcjonuje moją odpowiedź? Dziękuję bardzo. Teraz Pan Radny Sylwester Nowak. Panie Radny, no to jest problem naprawdę potężny. Ta droga jest już jak ser szwajcarski. Tam się wykonuje slalomy nawet autem osobowym, żeby poszukać jakiegoś, żeby w miarę przejechać. Czasami nie da się przejechać bez dziur, więc trzeba powoli w te dziury wjeżdżać. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Z moich informacji, które posiadam, proszę Państwa, jest rozstrzygnięty przetarg na przebudowę, a faktycznie na budowę tej drogi, bo tam już nie ma co przebudowywać. Jest rozstrzygnięty przetarg przez starostwo powiatowe nasze Kaliskie i wykonawca, który ten przetarg wygrał, no powiedzmy, mogę się pomylić o tydzień,
ma zgodnie z umową chyba tam 100 kilka dni na wykonanie prac. I to już jest na pewno, to już jest termin wykonania tych prac, na pewno leży poza działaniem wójta, który nie jest zarządcą tej drogi. A więc ja absolutnie nie mogę nic zrobić w tej kwestii, ponieważ to nie jest nasza droga. Nie mogę posłać naszej ekipy, żeby załatali te dziury, bo to nie jest nasza droga. A więc wydatki, które byśmy ponieśli, będą wydatkami niecelowymi. Jeżdżę tą drogę i znam problem. Nawet starostwo powiatowe, które ogłosiło przetarg, rozstrzygnęło ten przetarg, podpisało umowę, też nie jest w stanie narzucić wykonawcy, kiedy ma tam wejść. A więc ja bardzo proszę wszystkich naszych mieszkańców, pana radnego, żeby pan radny także uspokajał mieszkańców w Siedlicowi, że ta budowa nastąpi, tylko jeszcze trochę tej cierpliwości. Jeździmy po tych dziurach już kilka miesięcy, wytrzymajmy jeszcze te kilka tygodni, czy kilkanaście tygodni, no bo tutaj rzecz musi się dokonać, bo jest umowa podpisana. Także, panie radny, nie w tej chwili, to od pana nie zależy, ode mnie, od starosty też już nie zależy w tym momencie, kiedy to się stanie. Szanowni państwo, no tyle mogę powiedzieć. Jeszcze taka informacja po tej drogi, że w tym roku będzie wykonany odcinek od szkoły, od sali OSP w Czempiszu do ronda w Dzięciołach. Natomiast odcinek tutaj od sali, od remizy do Brzezin prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. No, tyle mogę wyjaśnić. Taka jest moja wiedza na dzień dzisiejszy i takie są moje możliwości, a właściwie żadne możliwości, ponieważ tak podkreślałem, jest to droga powiatowa. Szanowni państwo, ja bym jeszcze, jestem przy głosie, może pan przewodniczący bym raz się odniósł do punktu obrad, wolne głosy i wnioski. I chciałem poinformować państwa, że rozpoczął się dwa dni temu, trzy bodajże, remont drogi wojewódzkiej 449. Od tego punktu, w którym zakończono 3 lata temu, w roku 18, to będzie na odcinku 1300 metrów. Prace z mojej obserwacji, a jeżdżę tam dwa razy dziennie przynajmniej, przebiegają bardzo sprawnie. Sfrezowano starą nawierzchnię, tylko nie bójcie się państwo, nie sfrezowano tak jak na drodze Brzeziny Czerwisz. Tak jest sfrezowano. Tak sfrezowano zgodnie ze sztuką. Następuje odnowienie rowów, czyli są wykopywane rowy po obu stronach. Ułożono obrzeża na zatokach autobusowych. W tych miejscach, gdzie sfrezowanie odkryło podbudowę, następuje w tej chwili łatanie wstępne tych miejsc, więc mówię, jest bardzo profesjonalnie. O dziwo, jest to ta sama firma, która robiła tę drogę powiatową. Może się naprawili troszeczkę. To znaczy, pracownicy są ci sami. Szanowni państwo, mam nadzieję, że to będzie zrobione dobrze. I teraz będą ułożone dwie warstwy nawierzchni bitumicznej zgodnie ze sztuką budowania dróg. Szkoda, że tylko 1300 metrów mniej więcej. Chcielibyśmy wszyscy, żeby tą drogę poprawiono na odcinku całym, który przebiega przez naszą gminę, ale cierpliwości może się doczekamy. Chcę powiedzieć, że to jest tylko remont, że taka przebudowa, taka poważna dopiero nas tutaj czeka wraz z chodnikami, z jakąś tam tą ścieżką, na przykład sobie sęka prowadzącą do cmentarza. Jak rozmawialiśmy z panem przewodniczącym, z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich i z panem marszałkiem Grabowskim, te działania są wykonywane po to, aby utrzymać tę drogę w miarę dobrej kondycji do tej konkretnej już budowy. Jeszcze chciałem się z państwem podzielić jedną informacją. Tutaj pani skarbnik mi przygotowała takie zestawienie, drodzy państwo, wydatków inwestycyjnych, które mamy w tym roku.
Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, że w tym roku mamy inwestycje jako gmina na kwotę 7,5 miliona złotych. Nikt się tego nie spodziewał po zakończonej w roku ubiegłym inwestycji na 30-lecia, czyli budowie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją. Nikt się nie spodziewał, że będzie nas stać na takie wydatki inwestycyjne, na takim poziomie. Nie ukrywam, że tutaj i dziękuję w tym momencie pracownikom Urzędu Gminy, którzy aktywnie pracują nad pozyskiwaniem środków zewnętrznych, bo zdajemy sobie sprawę, że gro tych pieniędzy to są środki zewnętrzne. To jest prowadzona aktualnie budowa między innymi tej drogi Czerwisz-Ostrów-Kaliski, to będą te zakupy, prawda, te dofinansowania rządowe, które nas bardzo mocno wspierają, bo trzeba mieć świadomość, że bardzo duża lwia część tego dofinansowania zewnętrznego to są środki rządowe, które staram się pozyskiwać w trosce o nasze wspólne dobro. Bo im więcej pozyskamy środków zewnętrznych, tym nasza jakość życia w naszej gminie będzie się poprawiała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma jakieś zapytania? Jeżeli nie ma, to zamykam.